Witam Państwa, plantacja brokuła na zbiór jesienny. Proszę Państwa, są już róże i to takie wielkości tam 5, 6, 8 cm. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Takiej wielkości róże, proszę Państwa, co teraz? Jeżeli chodzi o szkodniki, trochę śmietki jeszcze się wyłapuje w pułapce. Tantnisia praktycznie nie ma, chociaż jakieś pojedyncze egzemplarze się przewijają, więc jeżeli chodzi o insektycydy, to zdecydowanie Spintor, żeby jeżeli jakaś tam śmietka się gdzieś tam zaplącze i będzie się wylęgała, żeby ją powstrzymać. Co prawda Spintor nie ma śmietki w etykiecie, ale bardzo dobrze ją będzie zwalczał. Jeżeli chodzi o tantnisia również i inne gąsienice motyli tak samo, więc tutaj nie ma jakiegoś tam większego problemu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to nawozy zawierające gdzieś tam około 5-6% azotu, ponad 30% potasu, ale trzeba zwrócić uwagę również na choroby bakteryjne, bo zrobiło się chłodno w tej chwili, za chwilę będzie ciepło, plantacja jest podlewana, róże już są, więc co tutaj można zrobić? Produkty takie jak Agabis CU, Ramezolfo, Ferticus 3, które zawierają, ten pierwszy zawiera miedź systemiczną, ten drugi ten chlorek miedzi, ale też siarkę i będą zabezpieczały nam róże przed infekcjami bakteryjnymi. Przypominam też, że można do tych produktów, zwłaszcza do insektycydów, dorzucić protektor, żeby lepiej się substancja aktywna związała z woskiem roślinnym i wtedy nie będzie jakichś większych problemów ze zmyciem przez opady, które mogą wystąpić, ewentualnie przez opady z deszczowni. Proszę Państwa, przy tak dużych różach przy przemyśle, jeżeli będą znowu wysokie temperatury, zapowiadają jakieś tam wyższe temperatury, żeby to się nam nie rozjeżdżało, żeby ten pąk zachować w jakiejś tam odpowiedniej proporcji, czyli mały, żeby nie był duży. Proszę Państwa, X-Stress, myślę, że w tej sytuacji 1,5 litra na hektar wystarczy. Jeżeli będzie bardzo ciepło, to trzeba dać 2 litry na hektar. I tutaj, jeżeli chodzi o tą plantację na ten czas, to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.